Teraz, proszę Państwa, dzięki, po 10 latach mamy zaszczyt i honor przywitać panią doktor Aleksandrę Niedźwiecki, która po raz pierwszy gości u nas w Częstochowie. Jest to ogromny przywilej dla nas. I dla osób, które nie znają jeszcze pani doktor Niedźwieckiej, chcę troszeczkę przybliżyć osobę, ponieważ jest to osoba wyjątkowa. Swoją wiedzę, umiejętności zdobywała na Uniwersytecie Warszawskim. Później ze względu na charakter swoich badań dalej kontynuowała na kontynencie amerykańskim w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku, w Uniwersytecie w Toronto. Ze względu na to, że bardzo te badania były tak zaawansowane, dostała propozycję również pracy w Instytucie Linusa Paulinga, ponieważ też blisko współpracowała z dwoma noblistami, to jest z profesorem Gerardem Edelmanem i Linusem Paulingiem. Następnie właśnie w Instytucie Linusa Paulinga w Kalifornii poznała doktora Rata, z którym obecnie dalej prowadzą badania i działalność naukową. Jest obecnie dyrektorem Instytutu Medycyny Komórkowej doktora Rata w Kalifornii i również jest wiceprezydentem Fundacji Zdrowia doktora Rata. Ma na swoim koncie cały szereg prac naukowych. Ponad 90 prac naukowych, jest współautorem kilku książek na temat zdrowia, wielu publikacji w takich czasopismach medycznych i również prowadzi działalność edukacyjną, taką mniej więcej jak dzisiaj, i również artykuły w różnych czasopismach. Także nie będę zabierał pani doktor więcej czasu. Chciałem zaprosić panią doktor Aleksandrę Niedźwieckiej. Przywitajmy. Dziękuję bardzo Państwu Madalińskim i organizatorom, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogłam tutaj zawitać do Państwa. I jest to pierwszy raz, jestem w Częstochowie w ogóle. Od ponad 30 lat już nie mieszkam w Polsce, ale bardzo ściśle współpracuję z Polską i staram się przenieść wiedzę, to czego nauczyłam się, czego doświadczyłam w czasie mojej wieloletniej pracy. Staram się przynieść ją z powrotem do Polski ze względu na to, że jest ona bardzo ważna dla budowania naszego zdrowia, dla ochrony naszego zdrowia. Dla wielu z Państwa zaproszenie Częstochowa Wolna od Chorób Serca to może brzmieć zupełnie nierealnie. No jakżeż to możliwe? Od dziesięcioleci medycyna i farmacja i technologia medyczna stara się osiągnąć ten cel. I jak na razie to widać, że postęp jest znikomy, ale mam nadzieję, że pod koniec tego naszego spotkania zobaczycie Państwo, że nie tylko jest to możliwe, ale że należy zacząć pracę od tego, że należy zacząć to od teraz. My polegamy bardzo na w jaki sposób tego dokonać. No wpierw oczywiście musimy ocenić skalę problemu. Drugie, musimy właściwie zidentyfikować powód choroby serca. I to nie jest cholesterol, wysoki cholesterol, jak się Państwo przekonacie później. Jeżeli wiemy, co jest powodem, jakie są źródła choroby, to oczywiście możemy rozwinąć program, który skutecznie pozwoli walczyć z nią i jej zapobiegać. I oczywiście następny, ostatni etap to jest implementacja tego. Poleganie na technologiach medycznych, którymi jesteśmy bardzo zafascynowani i dziedzina ta rozwija się bardzo, nie jest równoznaczne z eliminacją chorób. I tutaj są dane
z 2000 roku, które mówią, że pomimo ogromnego postępu technologii medycznych, ilość chorób chronicznych ciągle rośnie i powiększa się każdego roku. W 2020 roku, czyli za 3 lata, osiągnie to 157 milionów osób będzie zdiagnozowane z chorobami chronicznymi. Jest to ogromna liczba. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Dzisiaj mówimy o chorobach serca. Prawie 50% powodów zgonu to są zgony z powodów choroby serca. Prawie 2 razy więcej niż jest to z powodu raka. I również jak wygląda sytuacja w Polsce od szeregu lat. Ta zielona linia tutaj pokazuje, jak wyglądała skala umieralności w Polsce. Tutaj kończy się na 2012 roku. Widzimy, że został osiągnięty tutaj pewien progres i ta umieralność się zmniejszyła. Jest większa niż średnia światowa, ale plasujemy się o wiele lepiej niż inne kraje, Ukraina czy Białoruś. Jak wygląda sytuacja w Częstochowie i w rejonie częstochowskim? I tutaj widzicie Państwo mapę Polski z zaznaczeniem zgonów osób z powodu chorób układu krążenia. Po lewej stronie są to zgony rejestrowane u osób powyżej 65 lat, czyli starsza populacja, i widzicie, że jest bardzo źle. Najgorzej, jeśli chodzi o inne rejony Polski. Także jest tu bardzo dużo do zrobienia. Jeśli chodzi o osoby młodsze do 65 lat, jest to trochę lepiej, no bo są rejony, zachodnie rejony Polski są gorsze, ale również rejon częstochowy może znacznie poprawić. Nie mówiąc o tym, że wszystkie rejony w Polsce powinny poprawić statystykę zgonów. Może Państwo chodzicie do lekarza, na pewno czytacie prasę czy informacje na temat progresu zdrowia, gdzie utrzymuje się oczywiście, że obniżenie poziomu cholesterolu, a od czasu wprowadzenia na rynek bardzo skutecznych leków obniżających cholesterol, statyn, że sytuacja, jeśli chodzi o choroby serca, się poprawiła. Tutaj chciałam pokazać wykres, który został opublikowany w czołowym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine, który właśnie zarejestrował, jak wyglądał trend, jeśli chodzi o umieralność z powodu chorób serca. I widać, że od lat mniej więcej 70. there is systematyczny zmniejszenia, także odnotujemy bardzo duży progres w tej dziedzinie. To są dane ze Stanów Zjednoczonych i w tym artykule również starano się znaleźć powody, co może być właśnie związane z tym spadkiem umieralności, włączając w to technologię medyczną, angioplastykę naczyń, którą wprowadzono w 1979 roku. Ale widzicie Państwo, że ten przełom nastąpił w latach 70. Wystąpił wtedy program prewencji nadciśnienia. Również w latach 70. Kongres Stanów Zjednoczonych zabrania reklam papierosów. Zaczyna się bardzo intensywna kampania przeciwko paleniu papierosów. Również w tych latach Linus Pauling opublikował książkę, która popularną książkę, która stała się ogromnym bestsellerem, wpłynęła na decyzje zdrowotne, na zrozumienie spraw zdrowia w tysięcy Amerykanów. Była to książka, jak
żyć dłużej i zdrowiej, tak w luźnym tłumaczeniu. Także widać, że nie były to elementy związane z medycyną, taką klasyczną medycyną. Również jeżeli Państwo widzicie, pierwsza statyna o nazwie Mevacor została wprowadzona w latach 90., więc jeżeli statyny są odpowiedzialne za ten spadek poprawy, jeśli chodzi o statystyki śmiertelności z powodów chorób serca, no to można by się spodziewać, że jest duży spadek. Jak widać, trend kontynuuje się i statyny są po prostu jednym z tych etapów. I również co zaobserwowano między lata 70. do lat obecnych, to jest prawie dwukrotnie wzrosło spożycie suplementów, związków naturalnych. Także jak widzicie Państwo, jest wiele czynników, które jest odpowiedzialne za stosunkowo no, jeszcze małą poprawę, jeśli chodzi o sytuację z chorobami serca. Ale te czynniki, które rzeczywiście mają znaczenie, wiążą się ze skuteczną prewencją i z naturalną prewencją. I to mówi nam, że no musimy, jest najwyższy czas, żeby zmienić nasze podejście do zdrowia i żeby system opieki zdrowotnej koncentrował się na prewencji chorób, co jest niestety nie jest to dobre dla biznesu, nie jest to bardzo opłacalne i na prewencję chorób przeznacza się bardzo znikome środki. Tutaj w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach spadły aż o 90%, to są informacje też z New England Journal of Medicine. Patrzyłam się, jak wygląda sytuacja w Polsce, ile się wydaje na prewencję. I tutaj jest odnośnik, który mówi, że w 2013 roku na choroby cywilizacyjne NFZ wydał ponad 10 miliardów złotych. W tym wydatki na profilaktyczne programy zdrowia było tylko 367 zł. Szukałam zer po tej cyfrze, ale niestety zer nie było. Więc to widać, że to należy zmienić i te wydatki również trzeba wziąć pod uwagę to, że obecnie prewencja to jest identyfikowana z diagnostyką, wczesną diagnostyką chorób. Jest to ważne oczywiście, ale to nie jest prawdziwa prewencja. Także prawdziwa prewencja powinna być właśnie tym kluczowym elementem budowy opieki zdrowotnej. Musi być związane to z rozpoznaniem, właściwym rozpoznaniem przyczyn chorób i eliminacji ich, używając skutecznych, ekonomicznych i opartych na nauce metod naturalnych. I to jest podstawa opieki, skutecznej opieki zdrowotnej. Nasz instytut w Kalifornii pracuje od dziesięcioleci w tej dziedzinie. Tu jest zdjęcie naszego instytutu, parę zdjęć z laboratoriów i zdjęcie naszej grupy naukowców. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się rolą substancji naturalnych, opracowaniem skutecznych programów naturalnych w różnych aspektach chorób serca. O tym będę mówić dzisiaj. Również nasz instytut opracował nową, bazującą na substancjach naturalnych, nową strategię walki z rakiem, gdzie naszą strategią nie jest, pierwotną strategią nie jest zabijanie komórek raka, ale zahamowanie ich rozsiewu, zahamowanie metastazy. To jest coś, czego w tej chwili medycyna, na co medycyna nie ma żadnego rozwiązania. A metastaza jest odpowiedzialna za 90% śmierci z powodu raka. Także to mamy, jest również opublikowany, opublikowaliśmy ponad 150 publikacji na ten temat dokumentujących skuteczność tego podejścia. Pracujemy również w dziedzinie chorób infekcyjnych. Ostatnio
publikowaliśmy badania na temat boreliozy, która, jak wiecie Państwo, już jest problemem w Polsce, inne choroby metaboliczne i opracowujemy różnego rodzaju zestawy związków naturalnych, które są oparte o naukę, właściwe koncepty naukowe, testy, sprawdzanie skuteczności. Cała nasza działalność jest działalnością non-profit. Jak mówiłam wcześniej, jeżeli chcemy uwolnić Częstochowę, jeżeli chcemy uwolnić się od chorób serca, to musimy zacząć od właściwego zrozumienia, skąd, jakie jest najczęstsze źródło chorób chronicznych. I jest to, co nasz koncept, nasze zrozumienie jest określone jako nazwa medycyna komórkowa, którą doktorat prowadził już parę dziesiątek, chyba w latach 80., 90. Medycyna komórkowa mówi, że najczęstszym powodem chorób chronicznych, takich jak choroby serca, cukrzyca, osteoporoza, rak, czyli chorób, które rozwijają się w ciągu dłuższego czasu, jest niedobór podstawowych substancji naturalnych, witamin, aminokwasów, pierwiastków śladowych w komórkach naszego ciała. Ten niedobór, ja nie mówię o braku, dlatego że brak, całkowity brak witamin zdarza się stosunkowo rzadko, przynajmniej w tym geograficznym rejonie, w którym my żyjemy. Natomiast prawie każdy ma niedobory niektórych suplementów. I te brak optymalnej ilości tych związków naturalnych, które określamy jako mikroelementy, powoduje zmniejsza wydolność pracy komórki. Komórka nie jest chora, ale komórka pracuje na wolniejszych obrotach. I jeżeli ten okres utrzymuje się przez dłuższy czas, to wówczas może prowadzić to do zmian patologicznych. Czyli ten długotrwały niedobór substancji naturalnych utrzymuje nas jakby w takim stanie słabego zdrowia, który często nie widzimy, ale który z czasem może prowadzić do poważnych komplikacji. I w związku z tym musimy wcześniej interweniować, ażeby tym zmianom patologicznym zapobiec. Tutaj, ponieważ tematem są choroby serca, to chciałam wprowadzić pewne takie przedstawić podstawowe informacje na temat naszego układu krwionośnego z naciskiem, jakie procesy są szczególnie ważne do tego, ażeby nasze serce i układ krwionośny funkcjonowały w sposób optymalny. Nasz układ, jeżeli byśmy połączyli wszystkie naczynia krwionośne w naszym ciele, to długość ich wynosiłaby około 100 tysięcy kilometrów, czyli byłoby to wystarczająco, żeby ponad dwa razy okrążyć kulę ziemską. Tak długi jest nasz układ naczyń krwionośnych i około w ciągu 30 sekund cała ilość krwi, której jest około 5 litrów, okrąża nasze ciało. Tym motorem wyrzutowym, organem, który odpowiedzialny jest za przepływ krwi w naszym ciele, jest serce, które ma spośród wszystkich organów, jest poddane największemu wysiłkowi mechanicznemu. Nasze serce pracuje cały czas, pompuje krew i ten wysiłek mechaniczny serca można porównać do podniesienia ponad 50 kilo wagi na wysokość ponad 1,5 kilometra. I to jest dziennie. Czyli sama ta informacja od razu daje Państwu do myślenia, że ten organ potrzebuje szczególnie dużej ilości energii, dużej ilości bioenergii, która jest wytwarzana w komórkach naszego ciała.
I tutaj jest pokazana schematycznie komórka, w której znajdują się małe organele, które się nazywają mitochondria. I one są odpowiedzialne za produkcję bioenergii. Bioenergia w naszych komórkach jest magazynowana w formie substancji, która się nazywa ATP w skrócie. Ale żeby te mitochondria mogły wytworzyć bioenergię, syntetyzować to ATP, potrzebny jest szereg witamin i innych mikroelementów, tak jak witamina C, wszystkie witaminy z grupy B, potrzebna jest karnityna, koenzym Q10, magnez i inne. Także widzimy, że do produkcji bioenergii potrzebujemy specyficznych mikroelementów. Wcześniej mówiłam o długości i roli układu krwionośnego. W naszym układzie krwionośnym rozróżniamy tętnice i rozróżniamy żyły. Tętnice, które rozprowadzają krew od serca na peryferię naszego ciała i żyły, które tą krew zbierają z powrotem, dostarczają do serca, by została utleniona. Tętnice i żyły różnią się w budowie, mają podobne elementy, ale tętnice są o wiele grubsze, o wiele silniejsze, mają grubszą, są zbudowane z większej, z grubszej warstwy mięśni i mają bardzo dużą warstwę białka kolagenu. Kolagen jest białkiem, który jest odpowiedzialny za siłę naczyń, również za spójność naczyń i jest odpowiedzialny za to, że naczynia te są bardzo wytrzymałe, mimo że są poddane ogromnemu ciśnieniu krwi, która jest pompowana. Jeżeli można by zrobić, kolagen jest białkiem włóknistym, jeżeli by można zrobić drut stalowy o tak samej średnicy jak kolagen, to kolagen byłby silniejszy niż ten drut stalowy. Także widzicie Państwo, jak mocnym jest tym białkiem i jak to białko jest potrzebne do tego, żeby utrzymać siłę, wytrzymałość naszych tętnic. Tętnice pulsują i w ten sposób krew przepływa przez nasze ciało, natomiast żyły same nie mają dużej ilości tej tkanki mięśnia i to nasze mięśnie szkieletowe powodują, że krew jest ruch mięśni szkieletowych powoduje, że ta krew jest przepychana z powrotem do serca. Z tego widzicie Państwo, że jak ważny jest ruch do tego, ażeby nasz ćwiczenia fizyczne, ażeby nasz system krwionośny optymalnie funkcjonował. Kolagen jest tym białkiem, który jest, no powiedziała, całe nasze ciało jest zbudowane na kolagenie, ze względu na to, że buduje on nie tylko nasze naczynia krwionośne, jest również, buduje naszą skórę, tworzy szkielet kości, jest potrzebny do budowy struktury i funkcji wszystkich organów. Białko to nie może być produkowane, jeżeli w naszym organizmie nie ma wystarczającej ilości witaminy C, a ludzie witaminy C nie mogą syntetyzować we własnym organizmie i jedyne źródło witaminy C, jakie dostają nasze komórki, to jest witamina C, którą spożywamy w diecie i jest jej bardzo często za mało. Także witamina C jest potrzebna do tego, żeby zacząć produkcję kolagenu, ale witamina C jest również potrzebna do tego, ażeby zapewnić właściwą, optymalną strukturę kolagenu. Kolagen jest złożony z trzech takich włókien białkowych, które są połączone przy pomocy mostków. Jest to w rodzaju drabiny, która ma trzy takie rusztowania
i do tworzenia tych mostków i właściwego usieciowania kolagenu potrzebujemy oczywiście witaminy C, jak również witaminy B6 potrzebujemy mieć, żelazo. Kolagen jest zbudowany z aminokwasów, z czego dwa aminokwasy, lizyna i prolina, stanowią 1/3 wszystkich białek w kolagenie, czyli są bardzo ważne i to są te aminokwasy, które uczestniczą w tworzeniu mostków pomiędzy kolagenem. Spośród tych aminokwasów lizyna również nie jest produkowana w naszym ciele, czyli musimy ją dostarczać z diety. Dużo lizyny znajduje się w mięsie, ale jest również, lizyna również znajduje się w soi, także wegetarianie, którzy nie spożywają, nie używają mięsa w swojej diecie, dostają lizynę z soi, ale oczywiście ich ilość, zawartość tej lizyny nie zawsze odpowiada potrzebom naszego ciała. Kolagen w połączeniu z innymi substancjami, chondroityną, glukozaminą, przy pomocy manganu, tworzy tak zwaną tkankę łączną. Jej nazwa to jest tkanka łączna, że ona łączy wszystkie komórki. Jest to klej, który skleja wszystkie komórki naszego ciała. I z tego widzimy, jak ważny jest kolagen, jak ważne to białko jest dla utrzymania optymalnego zdrowia. To jest tak tytułem wprowadzenia, żeby można było lepiej zrozumieć ten nowy koncept chorób serca, co powoduje choroby serca i nie jest to cholesterol. Cholesterol jest skutkiem, wysoki cholesterol jest skutkiem choroby serca, a nie jej powodem. Obecnie, jak wszyscy wiemy, cholesterol jest postrzegany jako no, zła, niebezpieczna substancja, którą za wszelką cenę powinniśmy obniżać ze względu na to, że jego wysoki poziom niszczy ściany naczyń krwionośnych. I w wyniku tego właśnie cholesterol, szczególnie jego frakcja, która jest nazywana w skrócie LDL, odkłada się w ścianach naczynia, powodując dalsze niszczenie tego naczynia i rozwój blaszek miażdżycowych. To ten koncept pokazuje, że w zasadzie cholesterol, który znajduje się w naszej krwi i opływa całe nasze ciało, nie ma jakiegoś specyficznego powodu, dlaczego ten cholesterol zaczyna niszczyć ściany naszych tętnic. Również musimy wziąć pod uwagę to, że stężenie cholesterolu jest jednakowe. Jest jednakowe w tętnicach, jest jednakowe w żyłach. I jest jednakowe na całej długości 100 tysięcy kilometrów naszego układu krwionośnego, więc jeżeli odkładałby się na zasadzie mechanicznej, oprzypadkowej, to powinien odkładać się na całej długości z układu krwionośnego, podobnie jak jest woda w wodociągu o wysokiej zawartości wapnia, to odkłada się mniej więcej przypadkowo wzdłuż całego wodociągu. Tymczasem na całej 100 tysiącach kilometrów długości cholesterol i blaszki miażdżycowe tworzą się głównie w naczyniach wieńcowych serca na długości tylko 30 centymetrów, czyli jest powód, dlaczego właśnie cholesterol odkłada się tam, a nie gdzie indziej. Dlaczego ludzie cierpią na miażdżycę, dostają ataków serca czy zawałów, czy udarów mózgu?
Natomiast nie są one, to, te zawały serca nie są znane u zwierząt, nawet u takich, które mają bardzo wysoki poziom cholesterolu, 400, nawet 600 mg na decylitr. Co jest powodem, że właśnie u tych zwierząt choroby, ataki serca właściwie nie występują. I również, ponieważ cholesterol jest wszędzie i w naczyniach, i w tętnicach, i żyłach, dlaczego blokady rozwijają się w tętnicach, a nie rozwijają się w żyłach? Odpowiedź na to została przedstawiona przez doktora Rata razem z Linus Pauling już około 20 lat temu. I odpowiedź na to, w odpowiedzi na szukanie powodu, prawdziwego powodu, dlaczego rozwijają się blaszki miażdżycowe, dlaczego dostajemy atak serca, tego powodu musimy szukać w strukturze, w budowie, w stanie zdrowia naczyń krwionośnych serca. Ze względu na to, że są to naczynia, które podlegają ogromnemu stresowi mechanicznemu, są ściskane rytmicznie i rozciągane z ogromną siłą w ciągu całego naszego życia. I w związku z tym, jeżeli te naczynia nie dostają odpowiedniej ilości mikroelementów, szczególnie witaminy C, to takie naczynia zaczynają pękać. Podobnie jak wąż ogrodowy, który się naciska w tym samym miejscu 100 tysięcy razy dziennie, po pewnym czasie zacznie pękać właśnie w miejscu, gdzie ten mechaniczny stres nastąpił. I to jest tym czynnikiem, który powoduje to, że naczynia krwionośne w takim przypadku wymagają reparacji. Czyli wymagają uzupełnienia tych powstałych szczelin przy pomocy jakichś związków substancji biologicznych, które nasze ciało posiada. Czyli tym czynnikiem inicjującym chorobę serca to nie jest to, że jest za dużo cholesterolu w krwi, ale to jest to, że nasze naczynia stają się, no tak można powiedzieć, przepuszczalne, że pojawiają się strukturalne ubytki i one powodują to, że potrzeba te ubytki wypełniać, reperować. Tak jak szczeliny pojawiają się w murze i potrzebują, żeby zalepić je wapnem. W tym przypadku w naszym organizmie tymi cząsteczkami reperującymi są lipoproteiny, które są bogate w cholesterol. To są cząsteczki białkowe, które mają, otaczają taką globulę cholesterolu i które odkładają się w ścianę naczynia po to, żeby to naczynie wypełnić, szczeliny wypełnić, zareperować. I jeżeli ten proces, jeżeli nie dostarczymy naszemu organizmowi witaminy C, innych witamin potrzebnych do budowy zdrowych naczyń krwionośnych, to ten proces się kontynuuje i z czasem prowadzi do zmian patologicznych, do rozwoju blaszek miażdżycowych. Jeżeli naczynie krwionośne zostaje zreperowane stosunkowo wcześnie, zreperowane w tym sensie, że uzupełnimy braki witamin i nasz organizm będzie produkował optymalne ilości kolagenu, poprawi się struktura ścian naczyń, to ten cholesterol może zostać później wypłukany czy wybrany ze ścian naczynia, ale jest to możliwe tylko we wczesnych stadiach, jeżeli proces tej biologicznej reparacji zaszedł za dużo, patologia jest zbyt skomplikowana, taki proces jest niezmiernie trudno przeprowadzić. Jakie są te substancje reperujące? No, wszyscy wiemy na temat LDL, czyli tak zwany zły cholesterol, który ma
otoczkę czy łańcuch białkowy zwany ApoB i to proszę zapamiętać, że jest ApoB i to jest, wszyscy wiemy o tej cząsteczce. Natomiast nie za dużo osób wie i nie pisze się na temat innej, jeszcze bardziej skutecznej, reperującej cząsteczce, która się nazywa lipoproteina małe A. Lipoproteina małe A to nie jest nic więcej, tylko właśnie ten zły cholesterol, LDL, połączony do dużego, długiego łańcucha białkowego nazwanego ApoA. I to, że LDL dostaje tą dodatkową otoczkę białkową, przekształca tą cząsteczkę w bardziej aterogenną cząsteczkę, dlatego że przy pomocy tego białka lipoproteina A lepiej przylepia się do ścian naczynia, czyli reperuje ubytki w ścianie naczynia o wiele lepiej. Czyli ta lipoproteina A niesie ze sobą LDL, ten zły cholesterol, ale jest groźniejsza, bo dzięki tej otoczce, dodatkowemu białku, może właśnie się tam odkładać. Dlaczego nie mówi się na temat lipoproteiny A i dlaczego zawsze się w większości przypadków, przynajmniej do pewnego czasu, mówiło się, że blaszki miażdżycowe zawierają wyłącznie LDL cholesterol. Ze względu na technologię, która była używana do tego, żeby zidentyfikować i znaleźć, jak zbudowane są blaszki miażdżycowe. I te zdjęcia pochodzą z publikacji doktora Rata razem z jego kolegami z Niemiec. Opublikowane dane w 1989 roku. To są obrazy, skrawki histologiczne, właśnie przekroje blaszek miażdżycowych u ludzi. Jeżeli metoda do znalezienia, co jest głównym składnikiem tych blaszek miażdżycowych, jeżeli metoda ta była oparta na użyciu, oszukaniu lipoproteiny LDL, poprzez szukanie, gdzie odkłada się do białko ApoB, to wówczas widziano taki obraz. To wszystko brązowe, to jest reakcja związana z obecnością tego białka ApoB, czyli pokazuje nam, że w tych blaszkach miażdżycowych jest tyle LDL i na tym sprawa ucichała. Natomiast jeżeli te same blaszki miażdżycowe były, technologia była nakierowana na znalezienie, czy tam znajdują się cząsteczki tej lipoproteiny małej A, używając przeciwciał, które znajdują to białko. I tutaj widzicie Państwo fioletowe takie placki. To widzimy, że te dwa obrazy się ze sobą pokrywają. Czyli, że w zasadzie białkiem, lipoproteiną, która jest aterogenną, która się kłada w ścianach naczynia, to jest lipoproteina małe A. Znajdujemy LDL, dlatego że po prostu LDL jest częścią ApoA. Czyli w związku z tym od samego początku wyciągnięto błędne wnioski, że właśnie LDL jest tym najgorszym czynnikiem aterogennym. Tymczasem jest to lipoproteina małe A. Dzisiaj jest powszechnie wiadomo i jest rozpoznawalne, że lipoproteina małe A jest właśnie czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca, że odkłada się właśnie w blaszkach miażdżycowych, związane jest z występowaniem udaru mózgu, restenozy po bypassach czy angioplastyce naczyń. I w 2010 roku Europejskie Stowarzyszenie Kardiologów rekomendowało sprawdzanie poziomu lipoproteiny A
we krwi u osób, które miały ryzyko choroby serca. Jeżeli ktoś miał takie badania i poziom do 30 mg na decylitr jeszcze jest mówione jako poziomem normalnym, ale ten poziom może być znacznie, znacznie wyższy, powyżej nawet 200 mg, nawet 300 na decylitr. Teraz na pewno Państwo się pytanie, dlaczego rzadko jesteśmy informowani czy wysyłani na test, który określa, jaki mamy poziom lipoproteiny A we krwi. Odpowiedź jest raczej prosta, dlatego że nie mamy żadnego leku, który skutecznie może obniżyć lipoproteinę A, natomiast mamy lek, który może obniżyć ten tak zwany zły cholesterol, czyli LDL. Obecnie najczęściej stosowane metody na obniżenie lipoproteiny A to są duże dawki witaminy B3, niacyny, które to są dość skuteczne, ale wiele osób, którzy bierze takie wysokie dawki, odczuwa takie uderzenia gorąca, więc nie jest to przyjemne działanie. Również stosuje się mechaniczne usuwanie tej lipoproteiny z krwi poprzez tak zwaną aferezę, czyli absorpcję tych cząsteczek, mechaniczną absorpcję, no ale ponieważ jak widzimy, lipoproteina A jest tym czynnikiem reperującym, więc nasz organizm to potrzebuje do reperacji naczyń, więc jeżeli się ją sztucznie obniży, no to jej poziom po jakim czasie znowu wraca, no bo nasza wątroba syntetyzuje, bo potrzebuje ich więcej, więc nie jest to skuteczne. Lekarze również przepisują statyny pacjentom, ale nie ma zgody, że one są skuteczne. Wcześniejsze badania ponad 14 lat temu mówiły, że statyny mogą zmniejszyć lipoproteinę A o 20%. Późniejsze badania powodują wzrost do 50%. Natomiast to, co jest wiadomo, również robiliśmy badania pilotażowe, witamina C wspomaga obniżenie poziomu lipoproteiny A przez usunięcie powodu, dlaczego ta lipoproteina A jest syntetyzowana, czyli poprzez reperację ściany naczynia. Jest bardzo dużo badań, tutaj pokazałam tylko przykłady trzech, które mówią o pozytywnych skutkach właśnie suplementacji witaminą C w obniżeniu właśnie śmiertelności z powodu choroby serca. Badania obejmujące ponad 13 tysięcy uczestników, mniejsze ryzyko udaru mózgów, analiza wielu badań klinicznych obejmujących ponad 247 tysięcy uczestników i mniejsze ryzyko choroby wieńcowej serca, też analiza badań obejmujących ponad 293 tysiące uczestników. Także te dowody są obecne, ale niestety nie są naświetlane przez prasę. Czyli tak podsumowując, że powodem choroby serca jest konieczność biologicznej reperacji. Czyli to, że rozwijamy choroby serca, jest wynikiem pewnego biologicznego procesu, który ma cel. Tym celem jest reperacja. Osłabiony stan naczyń krwionośnych powoduje, że jest potrzeba tej reperacji i prowadzi on do odkładania się tych lipoprotein i z czasem przez dziesięciolecia rozwijane są blaszki miażdżycowe. Czyli przez to rozumienie możemy ukierunkować nasze wysiłki badania, w jaki sposób możemy zredukować choroby serca. Również to zrozumienie procesu tworzenia
miażdżycy jako procesu reparacji daje nam również inne spojrzenie na rolę tak zwanych czynników ryzyka. Czyli są to tak jak cholesterol, cukry, homocysteina czy inne. Gdyż te czynniki ryzyka możemy widzieć jako różne sposoby, przy pomocy których nasz ciało, nasz organizm dostarcza tych czynników reperujących dla osłabionych ścian naczynia. Jednym z nich to właśnie cholesterol, odkładanie lipoprotein. U niektórych osób obserwuje się zwiększone stężenie fibrinogenu we krwi ze względu na to, że zwiększona krzepliwość krwi pozwoli, czy zakrzep powoli zaczopować właśnie te ubytki w ściany naczyń. Również cukier. Na pewno Państwo wiecie o tym, że cukrzyca jest związana z zwiększonym ryzykiem ataków serca. Cukrzyca też może być związana z... związana właśnie z rozwojem choroby serca przez to, że glukoza, wyższy poziom glukozy powoduje usieciowanie białek, powoduje łączenie tych struktur kolagenowych w naczyniu, czyli może umacniać ściany naczynia, czyli w krótkim czasie jest to reperacja korzystna dla naszego organizmu, jest niekorzystna po dłuższym czasie, gdyż utwardza i ścianę i ma różne inne działanie negatywne. I również podkładanie wapnia. W późniejszych stanach zachodzi zwapnienie blaszek miażdżycowych. Wapń może właśnie być również tym czynnikiem reperującym. Czyli w tej chwili rozumiemy, że czynniki ryzyka choroby serca nie pojawiają się nie wiadomo skąd, ale są odpowiedzią naszego organizmu na potrzebę znalezienia tych cząsteczek reperujących, które mogą zabezpieczyć naczynia krwionośne. I to zrozumienie również może dać nam wyjaśnienie na tak zwany paradoks statyn, który zaobserwowano i są publikacje. Ostatnia jest z marca tego roku w amerykańskim czasopiśmie kardiologicznym, gdzie wykazano, że u pacjenci, którzy biorą statyny, to jest obniżony poziom cholesterolu we krwi, no bo statyny są skuteczne, obniżają poziom cholesterolu, ale co zaobserwowano, że ci pacjenci mają wyższe zwapnienie naczyń. I to było bardzo trudne do wyjaśnienia, ale jeżeli rozumiemy, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób rozwija się miażdżyca, no to wtedy możemy to wyjaśnić, że jeżeli jest za mało cholesterolu we krwi, bo został on obniżony sztucznie przez statyny, to a reperacja naczyń nie została dokonana w inny sposób, to wtedy nasz organizm inicjuje inne rezerwy. Taką rezerwą są cząsteczki wapnia, które odkładają się w ścianach naczynia. Czyli jest potrzeba reperacji i jedna cząsteczka reperująca, właśnie ten cholesterol, zostaje zastąpione przez inną cząsteczkę reperującą, przez wapń. I były również wcześniejsze badania, które właśnie wskazywały na ten taki paradoks, że w tym badaniu określano, jaka jest struktura tych blaszek miażdżycowych. I osoby, które nie brały statyn, ich blaszki miażdżycowe miały duży poziom cholesterolu, około 20% tych blaszek był cholesterol, a około 3% był tylko wapń. Natomiast osoby, które brały statyny, tak jak Lipitor czy Crestor czy inne leki, u nich poziom cholesterolu był niski
I u tych osób ilość cholesterolu w blaszkach miażdżycowych zmniejszyła się o połowę. Natomiast ilość wapnia w blaszkach miażdżycowych wzrosła około 3 razy. Czyli to by potwierdzało, że właśnie konieczność reperacji jest tym czynnikiem inicjującym tworzenie miażdżycy i jedynym logicznym sposobem zapobiegania czy rozwojowi tej choroby i również zatrzymania jej wzrostu jest biologiczna reperacja ścian naczyń poprzez substancje naturalne, witaminę C, lizynę i inne związki, które zwiększają syntezę kolagenu, usuwają potrzebę tej reperacji. Również robiliśmy badania na zwierzętach, w którym celu chcieliśmy pokazać, jakie są najbardziej ważne związki naturalne, które pozwalają na redukcję tworzenia blaszek miażdżycowych. I w tych badaniach używaliśmy unikalnego typu myszy. Nikt na świecie nie ma takiego typu myszy, bo rozwinęliśmy ten typ myszy w naszym instytucie. Są to myszy, które nie produkują witaminy C, tak jak ludzie, natomiast produkują ludzką lipoproteinę A, tą bardziej przylepną, bardziej aterogenną cząsteczkę. I myszy podzieliliśmy na grupy i przez 8 tygodni trzymaliśmy je na diecie wysokiej w tłuszcz i cukry, bardzo niezdrowej diecie, bo chcieliśmy szybko, żeby szybko rozwinęły aterosklerozę. Później jedna grupa została przeniesiona na dietę, która miała mało witaminy C, druga miała dużo witaminy C, następna miała dużo witaminy C z lizyną, a ostatnia miała dużo witaminy C z lizyną i z niacyną, czyli zawierała trzy związki naturalne. Kontrolna grupa kontynuowała na diecie tej aterogennej. To badania wykazało, że w momencie, kiedy zwierzęta zaczęły dostawać te suplementy, witaminę, małą ilość witaminy C, dużą, lizynę, niacynę, to w tym momencie średnio miały po 20 takich blaszek miażdżycowych. Jak przestawiliśmy je na małą ilość witaminy C, to po tych 8 tygodniach ilość blaszek wzrosła. Czyli wskazuje to na to, że nie było wystarczająco i proces tej aterogenezy się kontynuował. Myszy, które miały dużo witaminy C, ta ilość blaszek miażdżycowych się nie zmieniła, co mówi nam, że ten proces został zahamowany. Natomiast myszy, które miały dużo witaminy C, brały lizynę i brały niacynę, miały redukcję blaszek miażdżycowych o około 85%, co również świadczy o tym, że proces miażdżycy, proces tej aterosklerozy jest procesem odwracalnym i przy pomocy właśnie witaminy C, lizyny, witaminy B3 mogliśmy zreperować ściany naczyń do tego stopnia, że te pokłady cholesterolowe się mogły wycofać. To, że proces aterosklerozy czy proces miażdżycy jest procesem dynamicznym i mikroelementy, witaminy, inne związki mogą go zatrzymać, pokazaliśmy już 20 lat temu. Było to badanie kliniczne na 55 pacjentach, którzy mieli zwapnione naczynia, ściany naczyń i po 6 miesiącach brania właśnie wysokich dawek tych suplementów ten proces został zahamowany, a w indywidualnych przypadkach żeśmy obserwowali, że zwapnienia w ścianach wieńcowych serca zostały całkowicie wymazane, czyli ten proces można odwrócić,
ale mówię we wczesnych stanach. Czyli jak możemy sami wpłynąć na zmniejszenie ryzyka choroby serca? Z jednej strony nie możemy zrobić dużo, dlatego że siła pompująca serca i ten nacisk mechaniczny, zużycie naczyń krwionośnych kontynuuje się przez całe nasze życie. Ale co my możemy zrobić? Możemy wzbogacić nasze ciało w substancje naturalne i zapewnić optymalną syntezę kolagenu i optymalną strukturę i funkcję ścian naczyń krwionośnych. Teraz chciałam chwilę poruszyć problem cholesterolu z pytaniem, jaki poziom cholesterolu jest zdrowy. Jak ja byłam młoda, to było, zdaje się, 260 mg przez decylitr, później spadło do 240. Po wprowadzeniu nowych leków na rynek ten poziom się obniżył do 200. W tej chwili już są postulaty na 180, a nawet 170. Czy cholesterol jest rzeczywiście tak niebezpieczną substancją dla naszego zdrowia? Odpowiedź jest: cholesterol jest niezbędny do utrzymania zdrowia i cholesterol jest niezbędny dla zachowania życia. Jest on składnikiem wszystkich komórek, jest odpowiedzialny za budowę błon komórkowych. Jest niezbędny do produkcji żółci. Jest niezbędny do produkcji bioenergii, koenzymu Q10. Jest potrzebny substancją wyjściową do produkcji hormonów płciowych, testosteron, estrogen, do produkcji hormonów stresu, gospodarki mineralnej. Nasz mózg jest zbudowany z cholesterolu, nasz mózg jest nieduży w stosunku do naszego całego ciała, jest tylko 2% wagi, natomiast zawiera 25% cholesterolu, który znajduje się w naszym ciele. I również jest cholesterol potrzebny do produkcji witaminy D o ogromnym znaczeniu dla naszego zdrowia. Również jest dużo badań, tu jest badanie stosunkowo świeże z zeszłego roku, opublikowane w British Medical Journal, brytyjskie czasopismo medyczne, badanie, które pokazuje, że to jest przegląd szeregu badań, które objęły ponad 68 tysięcy osób starszych niż 60 lat, które wykazało, że w zasadzie wyższy poziom cholesterolu, ja nie mówię o patologicznie wysokim poziomie cholesterolu, ale wyższy poziom cholesterolu jest w zasadzie związany z lepszą długością życia, z mniejszą śmiertelnością i z mniejszą śmiertelnością z powodu ataków serca, zawału serca i udaru mózgu. Czyli to też również nam zadaje pytanie, czy jest on tak niebezpieczny. Tymczasem najpopularniejsze leki statyny, które są przepisywane bardzo często wszystkim, a w Stanach przepisuje się je nawet dzieciom, niosą bardzo poważne skutki uboczne. I te nie są te skutki uboczne tajemnicą, tylko one znajdują się na ulotce załączonej do każdego leku. I każdy z Państwa, kto bierze statyny, to powinien zacząć od czytania ulotki i dowiedzieć się, jakie ryzyko jest związane z braniem tych leków. Niewydolność wątroby, utraty pamięci, konfuzja. Jeżeli pamiętacie Państwo, jak ważny cholesterol jest dla funkcji układu nerwowego, to nie jest to zaskoczeniem. Ryzyko cukrzycy to były ostatnie ostrzeżenie i również zniszczenie mięśni, które są objawiane jako bóle mięśni ze względu na to, że statyny hamują syntezę koenzymu Q10, tej substancji bioenergetycznej potrzebnej dla życia każdej komórki. Jeżeli komórki mają za mało tego koenzymu Q10,
to one pęcznieją i pękają. I oczywiście, jeżeli są to w mięśniach, no to mięśnie zaczynają boleć. Także są to bardzo poważne skutki uboczne. Jednocześnie od wielu lat już rośnie coraz bardzo silniejsza krytyka takiego stosowania statyn i również krytyka, czy rzeczywiście cholesterol jest tą substancją, która jest niebezpieczna dla naszego życia i związana jest z chorobami serca. Do tego chodzi, że już najnowsze wytyczne dla lekarzy odchodzą od właśnie od osiągnięcia specyficznego poziomu cholesterolu. Już nie mówi się, że powinniśmy osiągnąć poziom 70 mg przez decylitr LDL czy innych. Czyli w tej chwili ten cel, którym jest numer do osiągnięcia, jest płynny. Także to również coraz bardziej pokazuje się, że poziom cholesterolu nie ma takiego silnego związku z atakami serca, jak uważano wcześniej. W lipcu tego roku, parę miesięcy temu, była publikacja w magazynie brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Farmaceutów, to jest journal farmaceutyczny, w którym w ogóle tytuł tej publikacji był, że nadchodzi zmierzch, że cholesterol, teoria cholesterolu już zmarła, że nie jest aktywna. Co również widzimy, to szczególnie w Stanach, że już poluźnia się restrykcje na spożycie cholesterolu w diecie czy tłuszczy. Także mówią, że w tej chwili jajka już nam nie szkodzą tak, jak nam szkodziły dawniej. Czyli widzimy, że są zmiany na horyzoncie i te dowody wskazujące właśnie, że to nie cholesterol w przypadkowy sposób niszczy naczynia, te dowody trafiają coraz bardziej i logika tych dowodów coraz bardziej do przekonania profesjonalistów. Jednocześnie statyny, sprzedaż statyn jest ogromnym, wielobilionowym biznesem na świecie i oczywiście biznes się nie poddaje. W związku z tym opracowano nowe wytyczne dla lekarzy, w którym celem tych wytycznych nie jest dawanie leków w celu osiągnięcia pewnego poziomu cholesterolu we krwi, natomiast opracowuje się na podstawie wielu danych, przy pomocy wzorów matematycznych, tak zwany algorytm, według którego niestety coraz więcej pacjentów kwalifikuje się do tego, do brania leków, nawet jeżeli ich poziom LDL jest niski, 70 czy 100 mg na decylitr. Kto teraz według nowych wytycznych, kto ma dostawać recepty na leki obniżające cholesterol? Każdy, który ma chorobę serca, nawet jak jego poziom cholesterolu jest niski. Każda osoba z cukrzycą, nawet jeżeli nie ma choroby serca i ma niski poziom LDL. Jeżeli właśnie to, co mówiłam, ten algorytm ryzyka rozwoju wynosi 7,5%, co znaczy, że w ciągu 10 lat jest szansa, 7,5% szansy, że się dostanie chorobę serca. Nawet jak ktoś ma niski LDL, też dostanie receptę na statyny, a każdy, który ma więcej niż 75 lat, na pewno otrzyma od lekarza receptę na statynę, niezależnie czy ma poziom cholesterolu niski czy wysoki. Czyli widzicie Państwo, jak biznes jest motorem wyboru terapii w medycynie, jak jest motorem mody czy przepisywania na pewne leki. Jednocześnie to, co obserwowano, że od czasu wprowadzenia statyn zwiększyła się ilość przypadków niewydolności serca, która jest bardzo poważną chorobą. I jeżeli rozumiemy, że statyny obniżają syntezę tego czynnika energetycznego, koenzymy Q10 w mięśniach,
a serce też jest mięśniem, to niszczenie serca jest właśnie, może być tym, przez te leki, może być właśnie powodem większej ilości chorób z niewydolnością pracy serca. W Polsce prawie 1 000 000 ludzi cierpi na niewydolność serca. Jest to dwukrotnie więcej niż cierpiących na raka. Około 60 tysięcy umiera na rok. Choroba, która w zasadzie jest to wyrokiem śmierci, pytanie jest kiedy, gdyż prawie 50% pacjentów nie przeżywa 4-5 lat od czasu diagnozy choroby. W Polsce w 2012 roku było 420 osób, które czekały w kolejce na przeszczep serca. Już to jest ostateczny ratunek, wymienić serce na nowe serce, które funkcjonuje, ale tylko 79 osób dostało nowe serce. Także szanse na przeszczep serca są w dalszym ciągu małe. Tymczasem medycyna wie i medycyna wiedziała od 1939 roku, że przyczyną niewydolności pracy serca jest niewystarczająca produkcja bioenergii w mięśniu serca. I nawet tytuł niewydolność pracy serca, silnik, któremu brakuje paliwa, to był tytuł publikacji właśnie New England Journal of Medicine, czasopiśmie dla lekarzy. Także medycyna wie, że nasze serce w stanie niewydolności nie produkuje wystarczająco bioenergii. Więc jaka jest odpowiedź na to, jak to należy reperować? Reperuje się przez stosowanie leków, które oszczędzają energię. Czyli zamiast produkować jej więcej, wprowadza się metody oszczędzania energii, zmniejsza się siłę pracy serca przez właśnie beta-blokery, inne leki, zamiast, każdy by powiedział, przez dostarczenie tej bioenergii i można ją dostarczyć w sposób prosty i w sposób tani. Czyli ten braki bioenergii w komórkach mięśnia serca powodują to, że to serce pulsuje z mniejszą siłą. A substancje, które są odpowiedzialne za produkcję bioenergii, no to właśnie jest koenzym Q10, karnityna, witaminy B, witamina C, magnez, te substancje, które wcześniej pokazywałam. I są to substancje, które znajdują się w naszym pożywieniu, to są substancje, które możemy dostarczyć w postaci suplementów. Przed paru laty zrobiliśmy badanie pilotażowe wśród 10 osób, które zdiagnozowane były z chorobą, z niewydolnością serca w różnej skali. Stopień niewydolności mierzy się tak zwaną skalą Nycha i osoby w tym badaniu miały niewydolność serca pomiędzy stopień 1 a 3. W przypadku czwartego stopnia osoba już leży i jest w bardzo ciężkim stanie. I spośród 10 pacjentów u 8 ta skala niewydolności pracy serca się poprawiła. U 2 osób nie było zmian. Jedna powiedziała, że w zasadzie nie brała witamin. Także widać, że dostarczenie mikroelementów wpływa na poprawę pracy serca. W innym badaniu mierzyliśmy wyrzutową siłę krwi, która poprawiła się również o 20%. Badania te zostały potwierdzone w innym badaniu, które zostało na dużej ilości pacjentów przeprowadzone w niemieckim szpitalu Charité, które również potwierdziły, że przez branie mikroelementów zwiększa się siła wyrzutowa pracy serca i również poprawił się wskaźnik jakości życia w grupie pacjentów, którzy nie brali witamin, albo było bez zmian, albo jakość życia się pogorszyła. Również, co jest ważne w przypadku
osób z niewydolnością pracy serca, to jest zrozumienie, że diuretyki, które są przypisywane prawie wszystkim pacjentom w celu usunięcia gromadzącej się wody, usuwają wodę z organizmu, a jednocześnie usuwają mikroelementy. Te rozpuszczalne w wodzie witaminy, inne związki, które w zasadzie są powodem niewydolności serca. Czyli jeżeli się bierze diuretyki, te straty mikroelementów się jeszcze zwielokrotnia. Jeżeli się tych mikroelementów nie uzupełnia, to w zasadzie ten stan niewydolności pracy serca się pogarsza. Mogłabym mówić jeszcze tak przez 2 godziny na temat różnych innych aspektów, ale zapraszam Państwa do przeczytania i innych informacji właśnie w książce doktora Rata. O czym chciałabym teraz powiedzieć, to chciałam powiedzieć na temat skuteczności suplementów. Rynek suplementów jest duży i rynek suplementów jest rośnie i sami Państwo wiecie, jak idziecie do sklepu ze zdrową żywnością czy do apteki, kolorowych pudełek i buteleczek jest bardzo dużo i trudno jest odróżnić, które suplementy są właściwe, które suplementy co robią, ze względu na to, że nie ma dowodów na nich skuteczności, czy działają one, czy nie. Jak suplementy są opracowywane? Na pewno większość z Państwa myśli, że suplement, skład suplementu jest opracowywany przez lekarza albo przez naukowca, który się specjalizuje w dziedzinie suplementacji. Jesteście Państwo, jeżeli tak myślicie, w większości przypadków jest to błędne myślenie. Są specjalne firmy, które zajmują się niczym innym, tylko właśnie opracowywaniem różnych formów suplementu i istnieje zawód tak zwanego projektanta suplementów diety. Żeby zostać projektantem suplementów diety, i ja rozmawiałam osobiście z wieloma, to wcale nie potrzeba być lekarzem, wcale nie potrzeba być naukowcem, nie potrzeba za dużo wiedzy czy doświadczenia z pracy suplementami ze względu na to, że uwaga ich jest, że tak powiem, zwrócona w innym kierunku. To znaczy, tak jak tutaj, jakbyście Państwo chcieli sobie opracować własny suplement i macie pieniądze, żeby to wyprodukować, to można pójść do takiej firmy na internecie. Jest kwestionariusz, gdzie tam się pytają, kto ma kupować ten produkt, czym ma się różnić od kompetycji. Wiele pytań, które są związane z marketingiem danego suplementu. Również ile chcecie wydać na taki suplement, czyli oczywiście cena suplementu ma bardzo ważne znaczenie. Według ceny dobiera się materiały, oczywiście niższa cena to są niższe materiały i jakie są etykiety, proces technologiczny. Także na tym polega uwaga, jest skupiona przy produkcji suplementów diety. Tymczasem te suplementy mogą być produkowane inaczej i one powinny być produkowane przy pomocy nauki i przy pomocy dostarczania dowodów ich działania i skuteczności. Właściwie zdefiniowane cele metaboliczne, jak w przypadku suplementów, które mają wspomagać pracę serca czy naczyń krwionośnych, powinny one uwzględniać rolę kolagenu jako tej podstawowej substancji potrzebnej dla zdrowia i innych. Również dlaczego dobiera się, jaki jest skład suplementów, czasami jest to kwestia przypadkowa. Jakie ilości, to też czasami się robi tak, jak się robi sól i dodaje się sól i pieprz na talerzu, trochę tego, bez zrozumienia, dlaczego dajemy tyle i co chcemy osiągnąć. To, co nasz instytut robi i robi już od wielu, wielu lat, to myśmy opracowali
zasadę łączenia suplementów na zasadzie synergii, czyli osiąganie wyższej skuteczności przy stosowaniu mniejszych dawek indywidualnych składników i również to, co my robimy jako fundacja, inwestujemy w badania naukowe. Dbamy o to, żeby ta dziedzina miała wiarygodność naukową i wszystko, co robimy, jest na zasadzie działalności non-profit. Ta zasada synergii jest bardzo ważna przy doborze substancji, które mają działać, mają nam przynosić określone skutki. I tutaj chciałam pokazać Państwu kilka przykładów, jak na przykład zmiana surowca tylko jednego składnika w składzie suplementów. Tutaj widzicie Państwo, jest szereg suplementów i witamina, i aminokwasy, i inne związki. I w tym składzie zmieniliśmy źródła zielonej herbaty. Jedno źródło miało 80% polifenoli, drugie źródło miało 98% polifenoli. Jeżeli macie taką buteleczkę tego suplementu i patrzycie, to chyba większość osób poszło, o, jak jest więcej polifenoli, to na pewno jest bardziej skuteczny produkt. A tymczasem, jak żeśmy testowali, okazało się, że wcale tak nie jest. Myśmy ten produkt testowali na jak działa na zahamowanie inwazji komórek raka i tu bez żadnych dodatków. To są zdjęcia spod mikroskopu komórek raka skóry i badaliśmy jej właściwości inwazyjne tych komórek raka. Także jeżeli była ta niższa zawartość polifenoli, 80%, to przy stężeniu całej mieszanki 250 mikrogramów inwazja komórek została całkowicie zahamowana. Natomiast jeżeli było więcej polifenoli, ta inwazja komórek utrzymywała się nawet przy dużym stężeniu. Ze względu na to, że w tym przypadku to nie tylko zawartość polifenoli ma znaczenie, ale również skład polifenoli. Jak w tych 80 polifenolach było więcej aktywnej frakcji do zahamowania inwazji komórek raka, natomiast tam, gdzie było 98% polifenoli, to tych aktywnych związków było mniej i dlatego skuteczność jest mniejsza. Inny przykład, gdzie to jest kompozycja, która zawiera ekstrakty z roślin i tutaj zmienione zostały trzy związki: kurkuma, zielona herbata i ekstrakt z roślin krzyżowych. I tu wyniki zamiany były jeszcze bardziej dramatyczne, gdyż w tym oryginalnym zestawie z jednego źródła, już w bardzo małym stężeniu, już 25 mikrogramów, komórki melanomy, inwazja ich została zahamowana. Natomiast tam, gdzie te surowce zostały zmienione, nawet w najwyższym stężeniu, jakie używaliśmy w doświadczeniu, te komórki w dalszym ciągu były inwazyjne, w dalszym ciągu były niebezpieczne. Czyli widzicie Państwo, jak istotny, jak ważny jest dobór surowców w takich zestawach mikroelementów. Przez ostatnie prawie 2 lata porównywaliśmy skuteczność różnych zestawów mikroelementów, tych, które opracowywane są na zasadzie synergii, z suplementami, które są powszechnie dostępne na rynku, które kupiliśmy w aptekach. Są to substancje, znaczy są to suplementy pochodzące nawet od renomowanych firm. To były substancje o podobnym składzie i porównywaliśmy ich skuteczność, biorąc pod uwagę i jakie są rekomendowane dawki. No, ponieważ składy się różniły, więc tym czynnikiem takim ujednolicającym było, jakie są rekomendowane dawki. I nawet
I jednym z tych testów porównawczych była ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym. Prawie wszystkie suplementy, jakie kupujecie w aptece, no to zawierają przeciwutleniacze i oczywiście mają i są promowane, że mają silne działanie przeciwutleniaczowe i właśnie przeciwko stanom i chorobowym, starzeniu i tak dalej. Także wyniki były zaskakujące nawet dla naszych naukowców i tutaj je zinterpretuję. Komórki, ten wysokość tych kolumn odpowiada lepszej protekcji przeciwko niszczeniu przez stres oksydacyjny. To są komórki, które nie były poddane żadnemu działaniu oksydantów i tyle tych komórek przeżywało. Żółty to jest ten, to są komórki wystawione na działanie H2O2, to jest wody utlenionej, która jest normalnie wytwarzana w organizmie i bardzo mały procent tych komórek przeżył. Jeżeli badaliśmy kompleksy multiwitaminowe, to wszystkie te, które badaliśmy, miały dość dobrą protekcję przeciwko protekcję komórek przeciwko zniszczeniu przez utleniacze. Te konkurencyjne to jeden był porównywalny. Również porównywaliśmy skuteczność samej witaminy C. Była to witamina C nie tylko jako pojedyncza witamina C, ale również w kompleksie z bioflawonoidami. I okazało się, że połączenie synergistyczne witaminy C było bardziej skuteczniejsze w protekcji komórek przed zniszczeniem przez oksydanty niż inne suplementy na rynku. Również byliśmy zainteresowani, jak różne suplementy chronią komórki ludzkie przed zniszczeniem przez cukier. To jest problem ważny dla osób, które mają cukrzycę. I tutaj wyniki jeszcze bardziej były zróżnicowane. To są zdrowe komórki, to są komórki wystawione na działanie cukru. Także mały procent przeżywa. Te związki oparte na synergię, szczególnie dwa, były w 100% skuteczne w ochronie komórek przed cukrem. Natomiast wszystkie te, które badaliśmy, które pochodziły z rynku, nie robiły nic i również porównywaliśmy synergistyczne połączenie z innymi związkami cynku, to synergia dawała o wiele lepsze wyniki. A tutaj potwierdzenie jest przez sprawdzenie, jak komórki wyglądają. Zdrowe komórki, komórki zniszczone przez cukier, widać od razu, że są niezdrowe, takie jakieś rzadkie są i przerywane. W obecności synergistycznych połączeń te komórki utrzymują zdrowy wygląd, natomiast inne suplementy nie wykazują żadnego działania ochronnego. Również byliśmy oczywiście zainteresowani, jak te suplementy wspierają komórki, jeśli chodzi o syntezę zdrowego kolagenu, który jest niezbędny dla naszego zdrowego ciała, nie tylko dla naczyń krwionośnych, ale dla całego dla funkcji całego naszego organizmu. I tutaj w tym przypadku zamiast rysowania słupków obliczyliśmy średnią wartość dla 6 różnych suplementów dostępnych na rynku i porównywaliśmy je z suplementami opartymi na synergii. To była synteza kolagenu typu 1, który jest bardziej powszechny, jest również w skórze, nie tylko w naczyniach krwionośnych. I jest potrzebny do budowy kości. Synergia jest zdecydowanie lepsza. Również inny typ syntezy kolagenu. Ten typ kolagenu jest niezmiernie istotny do produkcji tak zwanych błon podstawowych, które są, to jest warstwa kolagenu, która jest odpowiedzialna za spójność naczynia.
i również synergia była skuteczna w wspieraniu syntezy, a średnia wartość pokazała, że nawet kolagen typu czwartego był hamowany. Inna, wzrost zdrowych komórek jest oczywiście niezbędny dla zdrowej funkcji naszego organizmu i znów synergia okazała się pomocna do stymulacji wzrostu komórek. Komercyjne suplementy, średnia wartość była, że one nawet wzrost komórek, to były komórki skóry, hamowała. Tymczasem, jeżeli testowaliśmy wpływ tych suplementów na komórki patologiczne i to były komórki raka skóry, melanomy, suplementy oparte na synergii miały działanie hamujące na wzrost komórek raka, natomiast komercyjne suplementy tą syntezę wzmagały i to widzieliśmy nie tylko w przypadku raka skóry, ale również w przypadku raka wątroby. I to, że tak powiem, zapala czerwone światło i daje pewne wyjaśnienie, jeśli chodzi o wyniki niektórych dużych badań klinicznych z udziałem suplementów. I może, nie wiem, pamiętacie Państwo, że prasa przed laty nagłaśniała, że witaminy powodują raka. W tych czasach, jeżeli ja czytałam, to myśmy te badania krytykowali, no bo widzimy, że jest to niemożliwe, żeby branie witamin powodowało raka, ale te badania dają nam do myślenia, że może skład niektórych suplementów, a szczególnie źródła, jakieś syntetyczne związki, mogą stymulować już istniejące komórki rakowe w organizmie. Także my nie wyciągamy z tego wniosków, ale pokazuję dla Państwa, sygnalizując, jak ważne jest badanie skuteczności suplementów, które są sprzedawane ludziom. Tutaj jest potwierdzenie, synergia powodowała inhibicję wzrostu komórek, natomiast inne nie wpływały zupełnie. Produkcja bioenergii, nie możemy funkcjonować bez produkcji bioenergii w naszym organizmie. Znów oparcie na synergii dawało lepsze wyniki, jeśli chodzi o produkcję bioenergii w komórkach, niż komercyjne suplementy, ale komercyjne suplementy nie były takie złe w tym przypadku. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć więcej, mamy przedstawione więcej badań, więcej informacji na ten temat, to przy wyjściu jest broszura z tym tytułem Witaminy szkodzą czy pomagają i możecie sobie przeczytać więcej na ten temat. Ale co te badania nam mówią? Mówią, że konieczne jest, ażeby producenci suplementów, producenci produktów, które są konsumowane później przez nas, były, żeby testowali, sprawdzali skuteczność działania i bezpieczeństwo działania tych suplementów. Bardzo często firmy produkujące suplementy opierają się na badaniach, pozytywnych badaniach, badaniach klinicznych, skutkach klinicznych jednego ze składników suplementu, na przykład badania z witaminą D, badania z witaminą C czy B6, ale to, co wiemy, że te związki, które jeżeli były przebadane indywidualne, dały te dobre wyniki, jeżeli one zostają połączone w różnych, występują w różnych kombinacjach, pochodzą z różnych źródeł jako surowce, to ich działanie może być zupełnie inne. Co to, co przedstawiłam, co dla nas znaczy? Po pierwsze, pozytywną część, to znaczy, że mamy szansę na to, ażeby skutecznie zapobiegać i żeby zmniejszyć rozmiar chorób serca tu w naszym regionie i w ogóle wszędzie. To zrozumienie pozwala nam opracowywać właściwe sposoby właśnie eliminacji chorób serca
I również to wskazuje, że mamy podstawy do tego, ażeby zacząć budować skuteczną opiekę zdrowotną, która jest oparta na prewencji, a nie głównie na interwencji. Również co to wskazuje, że jest konieczność inwestycji w badania naukowe przez producentów suplementów. Przeważnie głównym aspektem ich działania jest biznes, zwiększanie profitu, zwiększanie sprzedaży i są wyjątki tylko, gdzie producenci inwestują w badania naukowe, inwestują w testowanie. To powinno być wymogiem i to służy nie tylko interesom nam jako konsumentom suplementacji, ale również podnosi wiarygodność całej dziedziny medycyny naturalnej. To jest to, co od lat byliśmy i jesteśmy krytykowani, że to jest czarna magia czy różdżkarstwo. Nie, to jest nauka. I ci, którzy niosą zyski ze sprzedaży suplementów, powinni inwestować w to, ażeby tą naukę wspierać i dostarczać więcej dowodów ich skuteczności. Także to mam nadzieję, że dostarczy to dzisiejsze spotkanie, dostarczy Państwu pewnych informacji, pewnych, że tak powiem, no, pytań, czy spraw do przemyśleń, ale to również świadczy, że musimy zacząć działać, musimy zacząć budować tą skuteczną opiekę zdrowotną. Od czego się musi zacząć? Przede wszystkim musimy podnosić własną wiedzę. Czytać, uczyć się, chodzić na wykłady i czerpać źródła, czerpać informacje z wiarygodnych źródeł. Również musimy domagać się tego, ażeby edukacja o naturalnych sposobach ochrony zdrowia była we wszystkich szkołach, na wszystkich poziomach nauczania i oczywiście w szkołach medycznych, kształcących lekarzy, kształcących pielęgniarki. Również powinniśmy domagać się tego, ażeby była dostarczona dokumentacja skuteczności suplementów i wspieranie lokalnych różnych programów wskazujących dokumentujących skuteczność suplementacji w różnych aspektach zdrowia. W zeszłym roku, czy no może już ponad rok, zaczęliśmy taką inicjatywę w Kwidzynie, właśnie pracując z władzami miasta, gdzie chcemy zbadać wpływ suplementacji na zdrowie dzieci w szkołach i również na zdrowie osób starszych. Po mniej więcej roku suplementacji chcemy zobaczyć, czy ich generalnie zdrowie się zwiększyło, jaki jest wpływ tego. Parę lat temu zrobiliśmy taki projekt pilotażowy na Ukrainie we współpracy z Ukraińską Akademią Nauk. Wyniki były naprawdę bardzo zachęcające. To było badanie wpływu suplementacji u dzieci w gimnazjum. Przez cały rok wynikiem było mniej przeziębień, mniej zachorowań, lepsza sprawność fizyczna, nawet lepsze wyniki w nauce. Takich lokalnych inicjatyw możemy mieć wiele. I również musimy włączyć do tej działalności inne sektory, które mają wpływ na nasze zdrowie. Rolnictwo, ochrona środowiska i produkcja żywności i wiele, wiele innych. I tutaj chciałam powiedzieć, że przygotowaliśmy już parę lat temu materiały, które mogą być pomocne właśnie w tych inicjatywach. Program właśnie takiej prewencyjnej opieki zdrowotnej przedstawiony przez doktora Rata pod tytułem Naturalna ochrona zdrowia jest prawem człowieka. Naukowe podstawy właśnie suplementacji jako profilaktyki zdrowotnej. Mamy więcej takich informacji, oczywiście edukacja, różne programy integracyjne i inne. Także
musimy zacząć i musimy zacząć od teraz. Tutaj jeszcze może zanim Państwo wyjdziecie, chciałam zaprosić Panią Różę Zan i Panią Dorotę Kamińską, które razem z Państwem Madalińskim działają w ramach Stowarzyszenia w Obronie Zdrowia. Jest to stowarzyszenie, które zostało założone w tym roku pod patronatem naszego Instytutu Medycyny Komórkowej właśnie w celu skrzewienia tych inicjatyw i w celu tworzenia platformy dla tych wszystkich, którzy chcą działać i chcą poprawić nasze zdrowie. Z mojej strony mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłam i dziękuję bardzo za przyjście, dziękuję bardzo za uwagę i może jak... I może jak przyjadę, może 4-5 lat, za 4-5 lat, to jak będę pokazywać mapy Polski, to te kolory tam, gdzie jest Częstochowa i śmiertelność z powodu chorób serca będą bardziej blade i będę widziała, że to jest wynikiem Państwa zaangażowania. Dziękuję bardzo, oddaję.